Serwus muzykanci. Na wzgórzach Mandżurii, utwór w synkopach i bardzo wiele osób niepoprawnie gra jeden fragment szczególnie. Tutaj ten, ja za chwilę zagram, powiem o co chodzi. Jeszcze akordy może dopiszę. O co chodzi? Bardzo dużo osób, właśnie tu jest ta mała przewaga nad nutami, a granie ze słuchu. Granie ze słuchu jest bardzo dobre. Ja sam gram też ze słuchu. Ale takie niuanse, jak właśnie synkopy, szczególnie w utworze właśnie na wzgórzach Mandżurii, w niektórych utworach małe niuanse właśnie wychodzą. Powiem szczerze, że dopiero ten utwór się nauczyłem grać, uczę się go grać. Nigdy go wcześniej nie grałem. Słyszałem go parę razy i kupiłem sobie nuty. Normalnie poszedłem do sklepu, kupiłem sobie nuty i gram i włączyłem sobie na YouTube, jak ktoś wykonuje. No i nie pasuje mi coś. Włączam drugą osobę, jak gra, nie pasuje mi. Włączam trzecią osobę, jak mi gra, nie pasuje mi tu w tym miejscu. Włączam kolejną osobę, kolejną, aż doszedłem do oryginału rosyjskiego, gdzie faktycznie tak jest jak w nutach. I znalazłem oryginalne nuty rosyjskie i też jest tak jak w nutach. Bardzo małe niuanse grania właśnie ze słuchu. Każdy później się osłuchuje, słucha kogoś i tak się właśnie przekształca i w taki sposób się robi taka chałtura. Także zaraz pewnie dostanę tutaj pełno obelg, że się wymądrzam, ale ze słuchu granie jest bardzo dobre, ale po prostu utworów. A standardy światowe trzeba po prostu zagrać jak najbliżej oryginału. I o co mi chodzi? Chodzi mi o drugą zwrotkę. Tak jak zagrałem. Tak jak napisałem. Raz, dwa, trzy, raz. Raz. I w tym momencie raz, dwa, trzy. Krzyżyk. Ten krzyżyk grają praktycznie, co ja słuchałem, 90% osób tutaj gra krzyżyk. A tutaj, jak ładnie widać, jest łuk i to jest właśnie synkopa. Przesunięcie mocnej części akcentu na słabą. Czyli jak to zagrać? Ten moment. Chodzi o ten moment. Tutaj też jest synkopa. Czyli na przykład jedziemy jeszcze raz. Tu. Bemol. C-dur 7. I F-dur. Raz, dwa, trzy. A-dur 7. I cały czas tutaj prawa ręka trzyma. Czyli jeszcze raz. F. F-dur. Raz, dwa, trzy, A. Czyli tutaj trzeba zagrać. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. A wszyscy grają właśnie, jak ja słyszę. Tak jest źle. Czyli zagram jeszcze raz. Bemol. C-dur 7. A. Dalej sobie nie napisałem. Czyli jeszcze raz, tutaj jest to najważniejsze, to F. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz. Tak ma być. Raz, dwa, trzy. Jakby to było, gdyby tych tutaj właśnie tych synkop nie było, nie byłoby tego łuku. Czyli by było bez łuku. A jest łuk i ma być. Teraz tutaj. A jakby nie było tego łuku, bez tej synkopy. A jakby nie było tego łuku? Dyżurnego nie ma. Nie ma gąbki. Czyli zagramy jeszcze raz stąd, bez tych łuków. Raz. Raz, dwa, trzy. By było po prostu tutaj dwa razy C. Ten krzyżyk jest na trzy, a nie na raz. Wszyscy grają
Może tak podsumuję ten film. Te, co ja słyszę utwory, to tutaj grają ten krzyżyk, a w oryginale jest tu krzyżyk. I o to mi się rozchodziło w tym filmie. Tylko tyle. Czyli jakby ta zwrotka brzmiała bez łuków. A z łukami. Także o to mi chodziło tutaj, w szczególności o ten krzyżyk, że powinien być tu, a nie tu. A błąd wynika stąd, że właśnie są te łuki nie są dobrze grane. Także to tyle w tym filmie. Przygrzeźcie na akordeonie i niech inni zatańczą, jak im zagram. Przypominam, że ten utwór, który jest opracowany na platformie, będą też dwie części. Wersja prosta, wersja z trudniejszymi basami, wersja z dwudźwiękami z prawej strony.